W dzisiejszym vlogu jedziemy przez dżunglę do ukrytej świątyni Wat Pha Lat na górze Doi Suthep w Chiang Mai. Idziemy zaraz na szlak. Nie dać skarpetki. Czy zapomniałam? Idziemy dzisiaj na szlak Wat Pha Lat Trail, w którym chodzą mnisi do świątyni. Ale nie wiem. Aha, tu jest mapa. Dobra, tu jest mapa. Dobra, to właśnie weszliśmy na szlak. Powoli dzieci, czekajcie! Szlak jest oznaczony wstążeczkami. Szlak na razie nie jest taki trudny, ale zobaczymy, bo dopiero wyszliśmy. Troszkę się szlak wypłaszczył, można odpocząć. Wcześniej było sporo pod górkę. Minęliśmy ruiny i za ruinami trasa się robi znowu trochę bardziej wymagająca, bo trzeba iść pod górę. Tak? Boli? Okej. Niedługo powinniśmy dojść do wodospadu. Przeszliśmy już chyba połowę, przynajmniej taką mam nadzieję, bo jednak jest trochę męcząco. Ale na szczęście jest bardzo ładnie. I nie jest aż tak ciepło, jest dużo cienia. O, tu płynie rzeka nadal. Tu jest rzeka, tu jest ścieżka. Jest następny wodospad. O, wow, dobra, tu jest znowu oznaczenie szlaku. Patrz, widzisz? To jest szata mnicha. Oznaczają w ten sposób trasę. Jeszcze nie. Tak. Tak, mnisi tędy chodzą do świątyni. Jesteśmy blisko. Słychać szum wody i słyszałyśmy co? Zaraz dam. Czyli dzwon. Tak. Patrz, poduszki. Zobaczymy, jak będzie. I to już jest koniec naszej wędrówki szlakiem mnicha. Dotarliśmy do celu, przed nami już jest świątynia, słychać gongi, słychać modlitwy oraz słychać szum wodospadu. Cały szlak miał tylko 1,3 km i zdecydowanie było warto podjąć się tej wędrówki, żeby zobaczyć to. Coś pięknego. prosto. Jestem Bóg. Idziemy dalej. Jest to zdecydowanie jedno z piękniejszych miejsc w Tajlandii, jakie do tej pory widziałam. Naprawdę. Magiczny. Rewelacja. Coś pięknego. Kokonat, tak? Idziemy znaleźć jakąś taksówkę, a jak nie, no będziemy iść na dół. Dobrze. Musimy iść do głównej drogi, żeby znaleźć jakiś transport. Ostatecznie zdecydowaliśmy się zawołać graba, który zawiózł nas na parking, na którym zostawiliśmy samochód, czyli przy wejściu na szlak. Wściekle głodni po trekkingu i po zwiedzaniu świątyni pojechaliśmy na stare miasto Chiang Mai i wybraliśmy restaurację Air Anniversary, w której zjedliśmy naprawdę smaczny posiłek. Można usiąść. Nie. Chcę usiąść? Chcecie jeszcze wyżej? Nie? pojechaliśmy jeszcze do parku miejskiego, a później wieczorem weszliśmy na miasto pochodzić po Walking Street. To jest dobra droga, tam jest plac zabaw, po drugiej stronie, wiesz? Teraz przeszliśmy do parku miejskiego. Jest bardzo ładnie. W ogóle w Tajlandii parki są bardzo ładne. Jest fontanna. Niesamowite drzewo. Wygląda, jakby je ktoś pomalował farbami. Fantastyczne miejsce. A tam jest plac zabaw. Roti jest. Poczekaj, zaraz zaczynam. When you make it go up in the sky, it looks so pretty. Because the lights flash. Aww, look! Wow! Aww. This one. That looked amazing, Mama. They look awesome. Look. A tu jest jakieś jedzenie. Ah, grill. Mama, can we try outside of the restaurant? W następnym blogu niesamowita jaskinia Chiang Dao.